Steżka zawsze była wesoła i pełna werwy. Jej śmiech brzmiał jak kryształowy dzwoneczek. Pieśni płynęły szeroko i donośnie. A ile ich znała, nie da się zliczyć. Jakby dźwiękiem kupletów i żartów próbowała zagłuszyć swoje gorzkie życie. Macocha jej nienawidziła, a ojciec nie stanął w jej obronie. Życie dziewczyny płynęło wśród krzyków i kłótni w ciężkiej pracy. Ale jak na przekór wszystkim, Steszka była rumiana, zdrowa i o przyjemnym usposobieniu. Jej młodość kwitła jak polny kwiat. Prosty, niewymyślny, tym bardziej uroczy. Pewnego dnia do ich chaty przyszedł mężczyzna. Broda czarna, brwi gęste, a spod nich oczy błyszczały. Nikt go wcześniej nie widział i nie znał. A tutaj przyszedł i mówi: Słyszałem, że macie pannę do wydania, pracowitą i ładną sobą. Chcę się z nią ożenić. Dobry rodzic BY zapytał skąd, co i jak. Rodzimy gospodarz nawet krowy by nie sprzedał do złego dworu. Steżskie oddali za pierwszego lepszego, byle tylko z oczu zgubić. Mężczyznę tego nazywali Zacharem. Był wdowcem trzeci rok. Mieszkał daleko, wiele wiorst od rodzimej wioski Steżski. I w ogóle daleko od jakiejkolwiek wioski. Ludzi unikał i wybudował sobie porządny dom na skraju lasu, z widokiem na szeroki rozlew rzeki. Polowanie, rybołówstwo wszystko pod ręką, a dookoła ani duszy. Steżska wyszła za niego bez słowa skargi, byle tylko odejść z rodzinnego domu, gdzie nie było dla niej miłości, czułości, ani dobrych słów. Nie przerażało jej życie z dala od całego świata. W ogóle trudno było ją przestraszyć. Była pełna tęczowych nadziei, że znajdzie sposób na swojego męża, Beruka, stanie się dobrą macochą dla jego małego synka Iliuszy i na łonie natury, wśród starodawnych sosen, znajdzie swoje proste kobiece szczęście. Przywiózł ją do siebie, do domu, w środku zimy. Jednego z pierwszych dni Sterzka wyszła na ganek. Zdumiała się pięknem dookoła. Śnieg błyszczał, mienił się, drzewa i skrzyły. Rzeka leżała u stóp wzgórza, skuta lodem, oczarowana przez zimową czarodziejkę. Na duszy usteżski zachwyt. Przestrzeń i radość. Pieśń sama wylała się z niej, wzbiła się do wierzchołków drzew, potoczyła po lodzie, swobodnie i szeroko rozniosła się po okolicy. Ty co tu wrzeszczysz? Usłyszała złowrogi okrzyk. Zekar stał zmarszczony w gęste brwi, a w jego małych oczach szalał taki ocean złości, że Steszka zamilkła i przestraszona zamilkła. Aby ja tego więcej nigdy nie słyszał, powiedział. I w ogóle, żeby ode mnie nie dochodziło żadnych zbędnych dźwięków, bo szybko znajdę sposób na ciebie. Machnął swoją pięścią i odszedł do domu. A ona jeszcze długo stała, patrząc w białą dal i przyspieszonym oddechem, wdychając mroźne powietrze. Stało się jasne dla Steszki, że wpadła z ognia do ognia. Zekar dzień po dniu coraz wyraźniej okazywał swój zły charakter. Wybuchy niewytłumaczalnej złości przeplatały się z ponurą posępną. Nikogo nie kochał ani syna, ani żony. Wszystko żywe wzbudzało w nim irytację. Dlatego właśnie żył z dala od ludzi. Nawet domowych zwierząt Zekar nie trzymał. Tylko kilka ogromnych psów, wymuszona miara ochrony. Steżska dziwiła się, na czym oni żyją, skoro nie było ogrodu ani bydła. Zekar nie zajmował się na serio polowaniem, co najwyżej dla zabawy. Ale stale chodził do sąsiednich wsi i kupował u chłopów potrzebne produkty. Skąd miał pieniądze? Steżska nie wyobrażała sobie, a pytać się bała. Największe rozczarowanie czuła z powodu Iliuszy. Chłopiec był już duży, ale do tej pory zupełnie nie umiał mówić, jakby dotąd nie słyszał ludzkiej mowy. Gdy zaczęła uczyć go najprostszych słów, Zekar wpadał w szał. Domagał się w domu ciągłej ciszy. Ale stesza i tak cichutko rozmawiała z chłopcem, a gdy męża nie było w pobliżu, śpiewała mu piosenki. Nieśmiały i cichy jak myszka maluch, chłonął nową wiedzę jak gąbka i chodził za macochą, jakby miał ogonek. Wiosna już cienkimi minutami przenikała powietrze, choć ciężkie, nasiąknięte wilgocią zaspy wciąż pokrywały ziemię. Rzeka czerniała od polan. Las ożywał gwarem ptaków, a przezroczyste sople dzwoniły jak dzwonki. Zekar oświadczył, że musi wyjechać na dwa dni, zanim wszystko się roztopi. Dokąd i po co, jak zwykle nie wyjaśniał. Stesza wcale się nie bała zostać sama. Wręcz przeciwnie, nawet się ucieszyła. Gdy tylko opuścił dom, radość w nim zagościła. Cały dzień rozbrzmiewały piosenki i dziecięcy śmiech. Już wieczorem, po całym dniu zabawy i zmęczeniu, Stesza i Iluszka poszli spać. Baju, baju, bajeczki cicho nuciła. Uczynię ci ciepłe buty, małe, malutkie, iluszki stopeczki, do biegania po ścieżeczkach. Chłopiec sen nie mrugał i był już gotów zanurzyć się w otchłań snów. Ale nagle. Drgnąwszy całym ciałem, szeroko otworzył oczy i wpatrzył się w ciemne okno. Stesza podążyła za jego wzrokiem. Szara cień przemknął za szybą, spędzając resztki słodkiego snu. Naprawdę się przestraszyła, kto mógł chodzić dookoła domu o północy i zaglądać do okien. Zekar kazał jej wypuszczać psy z kojca nocą. Ale ona tak się ich bała, że postanowiła tego nie robić, czego teraz żałowała. Stesza wsłuchiwała się. Przez trzask drewna w piecu przebijał się jakiś inny dźwięk, jakby śnieg zapadał się pod czyimiś krokami. A może to tylko wyobraźnia? Podeszła do drzwi wejściowych i wsłuchiwała się. Nagle dziewczyna wyraźnie zrozumiała, że na ganek ktoś stoi. Czuła go. Dzieliło ich tylko płótno drzwi. I strach ogarnął ją lodowatą falą, sprawiając, że serce zaczęło bić w szalonym rytmie. Stesza gorączkowo zaczęła szukać czymś, by zakryć okno. Zekar nie zadbał o zasłony, a ona bała się coś zmieniać w domu. Ostatecznie musiała zastawiać je czym popadnie, bojąc się patrzeć w rozwarstwiającą ciemność nocy. Poczucie bezsilności i przerażenia ogarnęło ją całkowicie wraz z uświadomieniem sobie, że dookoła są tylko lasy i łąki i wołanie o pomoc jest bezcelowe. Ilusza już spokojnie spał, a ona całą noc przesiedziała na ławce, obejmując strzelbę, drgając na każdy szelest. Światło cienkimi, szarymi nićmi zaczęło sączyć się do zabarykadowanego okna, zapowiadając świt. Dopiero wtedy Stesza, nieco się uspokoiwszy, położyła się obok chłopca. Ale jej sen też był niespokojny. Cały czas widziała przed sobą ciemny kwadrat okna. Uważnie go obserwowała, jakby była pod hipnozą. Nagle pojawiła się cienka, blada ręka, która mogła należeć do kobiety lub dziecka. Ręka zapukała w okno. A Stesza gwałtownie się obudziła, nie rozumiejąc, czy stuk był we śnie, czy na jawie. Zmęczona i wykończona wstała z łóżka. Trzeba było nakarmić psy, ale sama myśl o wyjściu na zewnątrz napawała dziewczynę przerażeniem. Ale nowy dzień już rozlewał się różowym świtem. Przepędzając nocne strachy i niepokoje. I jej panika stopniowo zaczęła wydawać się dziwna. No cóż, zabłąkał się jakiś leśny zwierz, poszedł sobie i odszedł. Cóż to wielkiego? A może i wcale wszystko się przywidziało, przecież psy nawet nie obszczekały nieznanego gościa. Steżka ostrożnie uchyliła drzwi, wpuszczając do środka strumienie świeżości i światła. Jej wzrok natychmiast spadł na lekko opruszone śniegiem ganku. I serce opuściło uderzenie. Na śniegu wyraźnie były widoczne odciski bosych stóp. Natychmiast zatrzasnęła drzwi i, odczuwając znajomy napad przerażenia, gorączkowo zastanawiała się, kto mógł chodzić boso po śniegu w takiej głuszy. Ogromne odciski łap dzikich zwierząt nie przestraszyłyby tak, jak te małe ślady. Mogły należeć do kobiety lub nastolatka. I wyglądały tu tak dziwnie i obco, że wywoływały dreszcze. Psy zaczęły szczekać i skomleć, ponieważ nie zostały nakarmione w odpowiednim czasie, co zmusiło Steszkę, aby jednak wyszła na zewnątrz. I to doprowadziło do nowego odkrycia. Ślady zaczęły się przy oknie i urywały się na ganku. Jakby ktoś pojawił się z powietrza, a potem znowu rozpłynął się. Cały dzień szedł mokry śnieg zmieszany z deszczem. Zmył on ślady z ganku, ale nie z pamięci steżki. Nocne zdarzenie krążyło w jej głowie, nie dając spokoju. Coś przerażającego i złowieszczego kryło się w tych śladach. Nie udawało się zapomnieć w rutynie codziennych zajęć, a zabawy z Iluszą nie przynosiły pożądanego spokoju. Zekar wróci tylko jutro, a to oznaczało, że przed nią jeszcze jedna przerażająca noc. Szare zmierzchy nasunęły się bezgłośnie, zalały niebo, rzucając na ziemię cień. Wkrótce noc rozpostarła się nad domem czarną plamą, posypała gwiazdami hojną ręką i zastygła w bezwietrznej przestrzeni. Steżka wypuściła psy i zamknęła się na wszystkie rygle. Im ciemniej robiło się w nocy, tym bardziej mnożyła się niepokój. Las utonął w czarnym mroku i nie wiadomo, co dzieje się w jego czeluściach. Było cicho, tylko psy czasami rozlegały okolice szczekaniem. Ceo sprawiało, że Steżka nerwowo wierciła się na miejscu. Noc odmierzała swoje godziny i nic się nie działo. Steżka położyła się obok Iluszy i wtulając nos w jego ciemieniu, słuchała jak spokojnie i rytmicznie oddycha. Oddech dziecka uspokajał, myśli zaczynały się plątać. Dała o sobie znać poprzednia bezsenna noc. Sama nie zauważyła, jak zasnęła. Jak poprzednio, sen zaczął się od ciemnego kwadratu okna. Patrzyła na niego, zauroczona wirującą ciemnością. Ale nagle ciemność zgęstniała, skurczyła się, zamieniając w kobiecy sylwetkę, która stawała się coraz wyraźniejsza. I oto wyraźnie była widoczna chuda dziewczyna. Stała na śniegu boso, w jednej długiej koszuli. Dwie rude warkocze ciągnęły się wzdłuż bladego lica. Dziewczyna patrzyła prosto na steżkę i, podnosząc rękę, wskazała gdzieś w ciemność. Nagle z nocną gościną zaczęły dziać się metamorfozy. Biała koszula poszarzała i zamieniła się w łachmany. Akuratne warkocze zwisały brudnymi kołtunami. Oczy nieznajomej zapadły się i przekształciły w dwie ciemne dziury. A twarz pociemniała i pokryła się zielonkawymi plamami. Steżka krzyknęła przerażona i obudziła się od własnego krzyku. Ilusza też się obudził i zdziwiony patrzył na nią. Żeby nie przestraszyć chłopca, próbowała się opanować, ale to okazało się nie takie proste. Ręce drżały, wzrok przerażenie przeskakiwał po ciemnej izbie, a przed oczami wciąż stała martwa twarz. Ona już nie kładła się spać. Sen przerażał ją teraz bardziej niż jawność. Zekar wrócił wcześnie rano. Stesza nigdy by nie pomyślała, że będzie tak mu się cieszyć. Ledwo przekroczył próg, jak ona opowiedziała mu o tajemniczych śladach na śniegu. Ale on tylko rozdrażniony wzruszył ramionami. Sama wyskoczyła i nadepnęła. Baba głupia. Lepiej nakryj do stołu. Chłop zmęczony cały, a ona ględzi. Usteszy na oczy napłynęły łzy. Ona milcząc podawała jedzenie. Na całym Białym świecie nie ma nikogo, kto by ją obronił i pożałował. Zekar usiadł jeść. Jak zawsze milcząc, hojnie nalewając sobie z butelki. Stesza zrozumiała, że wszystkie rozmowy się skończyły, i chwytając wiadro, wyszła z domu rzekomo po wodę. A naprawdę po prostu chciała być sama i opanować swój strach i bezsilność. Śnieg leżał błyszczącymi falami, oślepiając i zmuszając do mrużenia oczu. Ledwo jej oczy przyzwyczaiły się do światła. Uwagę dziewczyny przyciągnął strzępek tkaniny powiewający na krzakach obok domu. Stesza nerwowo się przeżegnała. Była gotowa przysiąc, że to kawałek koszuli, w której była gość z jej snu. Ręce jej zadrżały, a krajobraz wokół zaczął pływać przed oczami. Sny i rzeczywistość się pomdrugaszały i przewróciły na jej nieszczęsną głowę. Stesza wbiegła z powrotem do domu drżącym głosem opowiedziała Zacharowi o swoim śnie i kawałku tkaniny na krzakach Ten niechętnie wstał od stołu i grubiańsko odpychając żonę wyszedł z izby Stesza myślała, że zaraz zacznie się awanturować, obwiniając ją o głupoty i chore wyobrażenie Ale Zekar uważnie przyjrzał się nieszczęsnemu skrawkowi tkaniny Potem zdjął go z gałęzi i wypuścił na wolność wiatru, który z radością podchwycił swój trofeum i uniósł w śnieżną dal Nestazję przyszła, podsumował on. Stesza wiedziała, że tak nazywała się pierwsza żona Zachara, matka Ili. Wiedziała też, że poszła do lasu po chrust i zaginęła. Było to w środku zimy i nie znajdując drogi powrotnej, zamarzła. Więcej nic nie wiedziała o swojej poprzedniczce i teraz nie rozumiała, dlaczego ta niepokoi ich spokój, wracając ze świata cieni. Zekar wrócił do stołu do swojej butelki i jedzenia. Wyglądało na to, że wizyta byłej żony go specjalnie nie zdziwiła, ale porządnie rozzłościła. W miarę opróżniania butelki coraz bardziej się upijał i stawał się bardziej gadatliwy. Rozmawiał bardziej sam ze sobą, raz wyraźnie i jasno wyma słowa, to ledwo słyszalnie rocząc pod nosem. Czasami zaczął mówić cienkim, nie swoim głosem, dziwnie chichocząc. Przypominając sobie o steszy, która obserwowała go. Przestraszona, wciskając się w daleki kąt, Zekar powiedział. Nie bój się, głupia baba. Nestazję nie przyjdzie, póki ja w domu. Mam na nią sposób. Mam siłę. Zaśmiał się i zadowolony z siebie przewrócił kolejny kieliszek. Zekar pił cały dzień. Stesza bała się go w takiej chwile i starała się wydawać niewidzialną. Cicho siedziała, obejmując i wciskając się w ścianę i pragnąc w niej rozpuścić. Wypowiedzi męża stawały się coraz bardziej niespójne. Ale nagle z odłamków fraz, które do niej dotarły, ułożył się straszny obraz. Nestazja wcale nie poszła wtedy do lasu po chrust. Zekar po prostu wyrzucił ją na mróz w jednej koszuli za jakieś nieznaczące przewinienie, które tak niefortunnie zbiegło się z jego napadem gniewu. Potem, kiedy fala złości opadła, poszedł szukać żony. Znalazł ją daleko od domu. Prawdopodobnie w porywie rozpaczy, Nestazję próbowała uciec do swojej rodzinnej wsi. Siedziała pod brzozą, wpatrując się szklanymi oczami w dal. A Zekar znów wpadł w szał, ale nie dlatego, że zniszczył niewinną duszę, lecz ponieważ nie miał kto zajmować się domem. Steżka była przerażona. Gdzie ona się znalazła? co ją tu czeka. Najprawdopodobniej powtórzy smutny los na Stasi, gdy Zahara znów ogarnie wściekłość. I nie miała dokąd uciec, a jeśli uciekać, to tylko razem z Iliuszkiem. Z niepokojem spoglądała na męża, podczas gdy ten prowadził dialog z niewidzialnym rozmówcą. I wydawało jej się, że na cieniu Zahara, który wykrzywiał się na ścianie za jego plecami, z głowy wyrastają rogi. Zamknęła oczy, a kiedy je otworzyła, rogi zniknęły. Wkrótce Zekar zasnął, opierając głowę o stół. I w domu zapanowała długo oczekiwana cisza. Od tego czasu minął tydzień. Nic się nie działo. Tylko raz z znów przyśniła się stazję. Stała na skraju lasu, a wiatr plątał jej rude warkocze. Dziewczyna znów wskazywała ręką w tym samym kierunku. Gdy Steżka obudziła się, już nie czuła strachu, tylko ciekawość. Dokąd tak uparcie wskazuje była żona Zahara? Wszystko zaczęło się od tego, że mąż odszedł gdzieś na cały dzień, a Iliusz rozrabiał i rozsypał na podłodze mąkę. Steżka szybko rzuciła się do sprzątania, bo jeśli Zekarto zobaczy, to będą mieli kłopoty. Wysłała chłopca na zewnątrz ślepić bałwana, a sama, odsuwając ławkę i stół, dokładnie myła podłogę. W jednym miejscu deski były jakoś luźno dopasowane do siebie, chwiały się, gdy przesuwała po nich ścierkę. Popychana ciekawością, dziewczyna podważyła jedną z nich i łatwo ją podniosła. Ukazało się skrytka. Świecąc tam latarką, Steszka zobaczyła dość duży garnek, prawie po brzegi wypełniony złotymi monetami. Oto źródło dostatniego życia Zahara. Ale skąd on je miał? Jak zahipnotyzowana patrzyła na matowy złoty blask i już wyciągnęła rękę, aby dotknąć tego niewidzianego bogactwa. Nagle coś zagrzmiało w okno tak, że szkło cudem się nie rozbiło. Steżka podskoczyła i szybko zakryła skrytkę, a potem wybiegła na zewnątrz. Pomyślała, że to I już się bawi, ale chłopiec bawił się w dość sporej odległości od domu. Dziewczyna już domyślała się, co zobaczy pod oknem. Czerwonawe odbicia zachodzącego słońca oświetlały odciski bosych stóp. Łańcuch śladów prowadził w stronę lasu. W tę samą stronę, którą tak uparcie wskazywała Anastazja. Steżka zawołała Iliusza do domu, a sama zaczęła gorączkowo domywać podłogę. W głowie kłębiło się mnóstwo pytań i ani jednej odpowiedzi. Zmrok zapadł, a chłopiec za nic nie chciał iść do domu, więc wyszła go znowu zawołać. W tym momencie Zekar wpadł do domu, prawie ją powalając. Rozglądał się dookoła, dziko obracając oczami i ciężko oddychając. Potem wbił wzrok w podłogę, w to miejsce, gdzie znajdowała się skrytka. Ty ruszałaś moje pieniądze. wrzasnął z nienawiścią. Ty brałaś je. Ty ukradłaś je. Po co tam weszłaś? On bezładnie krzyczał jeszcze coś, wisząc nad steszką jak skała. Ona przestraszona próbowała się tłumaczyć. A on, wyraźnie każde słowo sycząc, jeśli wdarłaś się do mojego kryjówki, zabiję cię. Instynktem zwierzęcym zrozumiała, że to nie była pusta groźba. Zekar cisnął w stronę ławkę i, padając na kolana, odsunął deski. Wykorzystując moment, dziewczyna chwyciła tułup, wyskoczyła na ulicę, sprytnie zatarasowała drzwi deską i zawołała i. Po jej łamiącym się głosie chłopiec zrozumiał, że dzieje się coś bardzo złego i pobiegł do macochy. Ona chwyciła dziecko w objęcia i rzuciła się do ucieczki tam, gdzie pośród ciemniejących pni drzew ginęły ślady bosych stóp. Dziewczyna nie wiedziała, dokąd i po co obiegnie, instynktownie zaufała nieznanemu. Przerażające krzyki i głuche uderzenia dochodziły z domu. Zekar próbował otworzyć drzwi. Zrozumiała, że deska nie zatrzyma go długo i próbowała biec szybciej. To nie było łatwe. Zima w żaden sposób nie chciała ustąpić wiośnie, a nogi zapadały się w mieszaninę wody i śniegu. Błyszczący biały dysk księżyca wydostał się z niewoli chmur i oświetlił swoim zimnym światłem sekretne zakątki lasu. Wiał lekki, wilgotny wiatr. Drzewa słabo poruszały gałęziami. Ich cienie poruszały się jak żywe a dziewczyna biegła przed siebie. Łańcuch śladów był wyraźnie widoczny i prowadził ich coraz głębiej do lasu. Nie rozumiała, dokąd i dlaczego biegnie. Ta noc ogarnęła ją pewnym szaleństwem. I wydawało się, że drzewa, gwiazdy i unoszący się wysoko księżyc śmieją się z niej. Z kobiety, która straciła rozum ze strachu i biegnie przez ciemność po duchowych śladach. Nie miała już siły nieść i a chłopiec biegł obok, poruszając małymi nóżkami. Bała się oglądać za siebie. Nagle Zekar pojawi się z ciemności i dogoni ich. Bała się również tego, co ich czekało przed nimi. Nie słyszała nic poza biciem własnego serca. Czasami gubiła kierunek i ze strachem padała na ziemię, szukając odcisków bosych stóp. Nagle upadła i stoczyła się po łagodnym zboczu. Ilusza przestraszony podążył za nią. Przed nimi ukazała się rzeka. Słychać było szum wody w przeręblach, a nagle słuch dziewczyny uchwycił szczekanie psów. Na chwilę poczuła ulgę, to znaczyło, że gdzieś jest mieszkanie. Ale zaraz zrobiło jej się zimno. Szczekanie rozchodziło się po lesie i stopniowo zbliżało się. To zekar puścił za nimi swoje psy. Dziewczyna rzuciła się do biegu wzdłuż rzeki, tam gdzie prowadził łańcuch śladów. Szczekanie stawało się coraz wyraźniejsze, a łzy bezsilności mimowolnie zbierały się w oczach. Nagle ślady skręciły prosto na lód pokrywający rzekę cienką skorupą. Dziewczyna zatrzymała się w niepewności. Słaby wiosenny lód po prostu ich nie utrzyma. W tym momencie wataha psów wyłoniła się z ciemności. Wyraźnie było widać ich płonące oczy, błyszczącą w świetle księżyca sierść i bielące kły. Wrzeszcząc, Ilusza pobiegł po lodzie. Serce dziewczyny opadło, nie miała wyboru, jak tylko rzucić się za nim. Nie pamiętając o sobie ze strachu, znalazła się na drugim brzegu, tylko na samym końcu zapadając się po kolana. Psy przeskoczyły przez rzekę, ledwo dotykając łapami lodu a widząc ich nieuchronne zbliżenie, dziewczyna upadła, osłaniając dziecko. Wataha przebiegła obok, nie zwracając na nich żadnej uwagi. Uciekły dalej, a wkrótce rozległ się ich wesoły szczek i radosne skomlenie. Dziewczyna zdziwiona podniosła się i, biorąc i na ręce, poszła dalej. A psy raz wracały, raz biegały przed nimi, jakby ich ochraniając. Tej szalonej nocy już niczym się nie zdziwiła. Sił iść prawie nie było, noga, którą wpadła do wody, strasznie zmarzła, a chłopiec bez przerwy płakał. Drzewa skończyły się nagle, a w srebrzystym blasku zarysowały się sylwetki czat. Ścieżka prawie zapłakała z radości. W końcu ludzie. Ślady zatraciły się wśród wielu innych. Droga była rozjeżdżona przez sanie i nic nie można było rozeznać. Ale psy pewnie zatrzymały się przy jednym z domów i zaczęły zawodowo szczekać na zamknięte bramy. Ścieżka z wyczerpania oparła się o płot. Nie wiedziała, gdzie przyszli. I kiedy ze ścieżki wysunął się zaspany mężczyzna, nie wiedziała, co mu powiedzieć. Za plecami mężczyzny ukazała się głowa kobiety. Z ciekawością przyglądała się nocnym gościom. I nagle wykrzyknęła: Polkan, Wilczek. Biały. Skąd wy tutaj? To przecież psy Zacharowa. Wybiegła przez furtkę i, przyglądając się Iłuszowi, powiedziała. No, patrz. Psy poznała, a własnego siostrzeńca nie. Dawno cię nie widziałam, Iłusza. W izbie było ciepło i przytulnie. W nierównym świetle pochodni błyszczała kuchenna zastawa i piec oddychał gorącem. Ścieżka i Iłusza w końcu ściągnęli mokre buty, a Natalia nakarmiła ich gorącym barszczem. Gospodyni miała puszyste rude włosy, takie jak u Anastazji. Siostry były do siebie bardzo podobne. Tylko Natalia różniła się dorodnością. Anastazja ze ścieżkowych snów była na odwrót. Boleśnie chuda. Może gdyby miała szczęście wyjść za mąż, to też by promieniała zdrowiem i rumieńcem jak siostra. Iłusza z zainteresowaniem oglądał wszystko dookoła, a syn Natalii, zwisając głową z łóżka, ciekawie gapił się na małego gościa. Ilia nigdy wcześniej nie widział innych dzieci i był zachwykony swoim kuzynem. Natalia położyła chłopców spać i powiedziała jakiś liczny chłopiec. Cała siostrzyczka. Dokładnie zgodziła się ścieżka. Tylko szkoda, że nie mówi. My z siostrą zawsze trzymałyśmy się razem, zaczęła swoją opowieść Natalia. Liczyć mogłyśmy tylko na siebie. Nasz ojciec, żałosny pijak, wszystko przepił. Źle nam się z nim żyło. Wszystkie marzyłyśmy o wyjściu za mąż. Za mną już wtedy zaczął uganiać się pachom. Czekałam, aż wyjdzie za mąż Anastazja. Ona była trochę starsza. I ja zaraz po niej, i życie by się ułożyło. Zekar też pochodził z naszej wsi. Był wcześniej zwyczajnym chłopakiem. Nic złego o nim nie pamiętam. Żył w nędzy z matką wdową i stopniowo ogarnęła go myśl o bogactwie. Marzył o szybkim wzbogaceniu się bez większego wysiłku. Potem postanowił, że najpewniejszym sposobem będzie znalezienie skarbu. Długo palił się tą myślą. Szukał starych map, po ruinach bogatych domów chodził. Ale to nic nie dało. I wtedy zwrócił się do magii. Potem stał się zamknięty i nieprzystępny. Już nikomu więcej nie opowiadał o swoich poszukiwaniach. A wkrótce wyjechał z naszej wsi i daleko za lasem zbudował sobie duży dom. Ludzie domyślili się, że znalazł swój skarb. W domu potrzebna była gospodyni. I wtedy wybór Zahara padł na Anastazję, córkę nikczemnego pijaka. Jeśli coś, nikt by o nią nie zapytał. Dał naszemu ojcu pieniądze. I ten na radościach oddał mu Anastazję bez namysłu. Zekar stał się zupełnie innym człowiekiem. Nie było już tego chłopaka, którego znałyśmy wcześniej. Wszystko żywe nienawidził i moją siostrę też ciężko Anastazji było w jego domu. Nie miała z kim zamienić słowa. I Jedynymi jej przyjaciółmi stały się psy zacharowe. Od dziecka umiała znaleźć podejście do zwierząt. Kochała je, a one ją. Zekar wyjeżdżał w sprawach na kilka dni, a ona wypuszczała psy. I pędzili wszyscy razem przez las do rodzinnej wsi. Ja już wtedy za pachoma wyszłam. Usłyszymy szczekanie przy bramie. Szybciej otwierać. I siedzimy jak teraz z tobą. Nie możemy się nagadać. Potem ona biegła z powrotem. Ze swoimi psami nie bała się żadnych dzikich zwierząt. Tylko Zahara się bała. Podczas jednej z takich wizyt wyznała mi, że zekar dawno temu znalazł skarb, ale niezwykły. Rozbójnicy, którzy go zakopali, przydzielili do niego specjalnego ducha do ochrony. Prościej mówiąc, posadzili diabła, żeby go strzegł. Zekar za pomocą zaklęć zdołał go znaleźć, ale z diabłem sobie nie poradził. I ten wstąpił w Zahara i stopniowo stało się niejasne, co w nim więcej, człowieka czy diabła. Opanował jego duszę i od tego czasu gniew Zahara go dusi. Nienawiść do wszystkiego żywego i napady gniewu nie dają spokoju. Przeklęte złoto trzymał gdzieś w domu. Anastazja bała się tego, bo do takich rzeczy lepiej nawet przypadkiem nie dotykać. Potem urodził się iluś. Anastazja nie mogła już do nas przychodzić. Długo nie było od nich wieści. Wtedy pojechaliśmy z pachomem sami tam, chociaż mąż zabronił jej przyjmować gości. Wtedy dowiedziałam się, że moja siostrzyczka już nie żyje. Zgubiła się i zamarzła. Ale jak mogła się zgubić, skoro całą okolicę znała na pamięć? Prosiłam, żeby oddał mi Ilusia, ale zekar odmówił stanowczo. Mówił, że to spadkobierca. Co mogliśmy zrobić? On miał prawo. Natalia, spuszczając głowę, wycierała łzy. Sąsiadka opowiedziała jej wszystko, co wiedziała o swoich snach i pijackich wyznaniach Zachara. Natalia wpadła w szał, chodziła tam i z powrotem po ciasnej izbie. Morderca przeklęty. Za co on ją? Heret. Co robić? Jak go ukarać? Niech pachom zbierze chłopów. Jeśli tu wejdzie, to będzie odpowiadać przed prawem. Ilusia, nie oddam temu demonowi. Będziecie z nami mieszkać. Anastazja, prawdziwa matka. Z tamtego świata czuwa nad dzieckiem. Na próżno czekali na wizytę Zachara. Nie przyszedł ani następnego dnia, ani po tygodniu. Jeden drwal przypadkowo znalazł jego ciało w lesie. Siedział przy brzozie z oczami szklanymi patrzącymi w dal. Nikt tak naprawdę nie zrozumiał, co się z nim stało. Wiosna rozwinęła zielone dywany po polach, łąkach i wzgórzach rozgrzanych słońcem. Niebo czyste i błękitne jak bezkresny ocean rozlało się nad wsią. Natalia wyszła na ganek i krzyknęła: Dzieciaki. Sąsiadka. Pachom, chodźcie je na obiad, nikogo nie da się wezwać. Co za rzeczy? Gdzie wy wszyscy jesteście? Pachom wyszedł ze stodoły i uśmiechnął się. Chłopcy bawią się obok domu. Powiedział. A sąsiadka gdzie jest znana? Pokręcił głową w stronę domu naprzeciwko, gdzie pod rozłożystą wiśnią stała sąsiadka i chłopak z sąsiedztwa. Para coś sobie cicho szeptała, nie zauważając niczego dookoła. Wygląda na to, że wkrótce będziemy mieli do czynienia ze ślubem, uśmiechnęła się Natalia. Iluś biegł drogą, wysoko podskakując i zabawnie podnosząc nogi. Patrzcie! Patrzcie, jak potrafię! krzyczał. A Natalia wycierała oczy rogiem chustki. Musieliśmy mieć towarzystwo rówieśników powiedziała. Z wysokiego dachu domu za nimi biała gołębica obserwowała śmiejących się Natalię i Pachoma. Jak na słońcem zalanej drodze radośnie skacze iluś. A w cieniu wiśniowych gałęzi chłopak delikatnie bierze za rękę sąsiadkę. Machając śnieżnobiałymi skrzydłami, nagle wzbiła się w górę. Wszystko wyżej i wyżej wzlatywała. Tam, gdzie niebieskie niebo oślepiająco i bezkreśnie. Wszystko dalej i dalej od grzesznej ziemi, gdzie już nie miała żadnych trosk. Drogi słuchaczu, jeśli spodobała Ci się ta historia, subskrybuj nasz kanał, zostaw likę i napisz swój komentarz. Do zobaczenia w następnej historii.